wieczór Państwu na kolejnym koncercie 29. Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego Nidrozdowo-Łomża 2022. Proszę Państwa, szósty dzień koncertowy. Moja Wenezuela to tytuł dzisiejszego koncertu. W Hali Kultury koncertujemy po raz drugi. 29. Międzynarodowy Festiwal Drozdowo-Łomża jest koncertem, który składa się z wielu elementów. W tym roku mamy Wenezuelkę, która mieszka w Polsce już co prawda od 20 lat, natomiast repertuar, jaki zobaczymy, będzie repertuarem jednorodnym i bardzo ciekawym, okraszony obrazami, krajobrazem. Taką muzyko ludowo-wenezuelsko. Myślę, że Państwu się na pewno spodoba, natomiast przed nią zobaczymy duet gitarowy, który z nami również współpracuje i który jest warty zobaczenia, posłuchania. Na pewno dzięki temu będziemy mieli przepiękny klimat koncertu. Usłyszymy dzisiaj kilka standardów jazzowych, stricte jazzowych, mainstream, bebop oraz na koniec nasza ostatnia fascynacja. Zaprezentujemy Państwu utwór typowo gypsy jazz na gitarach gypsy jazzowych. Jesteśmy tylko supportem. Gramy jako support. Widzisz, zestawienie czy mi się świeci. Z dalekiej Ameryki Południowej przyjechała do Polski Beatrice Blanco, moja koleżanka ze scen polskich, bo poznaliśmy się w Operze Nowa w Bydgoszczy podczas realizacji Carmen. Beatrice śpiewała wtedy główną rolę, ja mniejszą. Natomiast znamy się jeszcze, powiedzmy, z czasów warszawskich, kiedy ja chciałem być studentem, a Beatrice już była studentką. Studiowała u Heleny Łazarskiej, wybitnego profesora, która to pedagogini była związana przede wszystkim z Akademią w Krakowie, a później już w samym Wiedniu, więc no, tak naprawdę Beatrice nie wybrała Polski. Beatrice wybrała Polka, bo będąc w Wenezueli profesor Łazarska, zachwyciła się talentem Beatrice Blanco, która dzisiaj zaprezentuje utwory narodowe, ludowe, wenezuelskie, swoje prawdopodobnie kompozycje. Nie tylko będzie śpiewała, ale będzie również grała na takiej ichnej, swoistej gitarze, no bo inaczej tego instrumentu nie można nazwać. Przy okazji zaprezentuje piękne krajobrazy z kraju, z którego pochodzi. Kiedyś bardzo dawno temu, na początku lat 2000, na pewno śpiewałam w Starej Filharmonii jeszcze, ale to było dawno, dawno temu i to było tylko ten przyjazd, śpiewanie i wyjazd od razu, bo musiałam
gdzieś tam pojechać dalej, więc nie skorzystałam z miasta. Teraz co prawda też nie, ale mam parę dni jeszcze na to i wygląda na to, że będę się bardzo dobrze bawiła. Bardzo piękne miejsca są i dużo, dużo ciekawych rzeczy. W programie tak, muzyka tradycyjna i z folkloru Wenezueli i moje własne kompozycje, które od 2015 roku zaczęłam tworzyć, więc to już 7 lat i no, nie tyle, ile bym chciała, bo trzeba dzielić ten czas na inne rzeczy. Natomiast to w zeszłym roku nowy impuls to brało i udało mi się właśnie tyle rzeczy dopełniać, skończyć już rozpoczęte utwory i skompletować własne recital autorskie. Tutaj tylko prezentuję część, prawda? To, co ma związek z muzyką wenezuelską, czyli większość mojej rzeczy. Każdy z tych występów mi bardzo wiele kosztuje. Jestem stale w kontakcie z moją rodziną, z moimi przyjaciółmi. No i każda porażka, każdy negatywny akcent bardzo, bardzo czuję, że mnie dotyczy. Teraz sytuacja jest naprawdę bardzo ciężka. I nie widać końca, nie widać, ludzie są zmęczeni, nie mają siły, ale to dosłownie, bo jak można się wydziwić i żyć za $30 miesięcznie, to nikt na świecie. Sytuacja z roku na rok jest coraz gorsza. Tak, niestety. I no, zobaczymy, co z tego będzie. Jest teraz sprowadzone śledztwo przez międzynarodową tą Trybunał Haski właśnie na temat przekroczenia wszelkich norm właśnie wszystkich praw człowieka w Wenezueli, czy to przez torturę, przez zamordowanie, czy no, różne inne rzeczy. To strasznie się dzieje.